Małopolskie. Małgorzata Kareńska, Małopolskie TV. Rozmawiam z gwiazdą telewizji. Pan Krzysztof prowadził tutaj imprezę Trzy Korony, który otwiera galerię Trzy Korony. Panie Krzysztofie, co było w programie? Do południa były biegi, tak? Był jeden bieg taki na 3 km 200 metrów, który miałem przyjemność poprowadzić, pobiec i zakończyć dekoracją zawodników. I tutaj o 16 scena cały czas pracuje. Mieliśmy no wielkie gwiazdy. Zaczął Rafał Sozowski, Dziewczyno Oszalało oczywiście, bo to wie, bardzo przystojny wokalista. Potem dwie dziewczyny, które są teraz potwornie modne, czyli Honorata Hanej Skarbet i Skarbet i Margaret. Potem absolutnie czaterski koncert zespołu Afromental. I teraz to, co słyszycie, to jest Doda na scenie. Tu mamy, nie wiem, z 10 tysięcy może ludzi, może więcej. I naprawdę wielki, wspaniały dzień, udany. No jakieś znajomości chyba w niebie, piękna pogoda. Stoimy tu przed pięknym ratuszem w Nowym Sączu. Jest po prostu niezwykła atmosfera. Mam nadzieję, że może za rok będzie drugi festiwal Trzy Korony, a za kolejny rok kolejny i na pewno, żeby te biegi były. To było super dzisiaj po prostu. A jeśli można zapytać, jak się panu biegło? Na luzaku, na luzie, dlatego że ja w ogóle biegam sobie amatorsko, lubię, więc cały bieg sobie tam rozmawialiśmy z kolegą właśnie o bieganiu, o maratonach i tak sobie miło gawędząc jakoś dotarliśmy do mety. Podoba się w Sączu, w okolicach? Ja uwielbiam w ogóle Sącz, uwielbiam Zalew Wrożnowski, jest to jeden z, dla mnie z najpiękniejszych miejsc w Polsce. Przyjeżdża pan z tego, co... Bywam w Nowym Sączu co pewien czas, zawsze bardzo lubię, mam tu mnóstwo przyjaciół, znajomych. Dobrze się tu czuję, wspaniali ludzie, dzisiaj miałem mnóstwo fajnych takich rozmów, także cieszę się i już myślę o kolejnym przyjeździe właśnie Nowego Sącza. I zachęcałby pan warszawiaków do przyjazdu tutaj? Ale nie tylko warszawiaków, Słowaków, naprawdę przyjeżdżajcie, tu jest mnóstwo też turystów, rozmawiałem też, mnóstwo ludzi mówi po angielsku, po niemiecku, po słowacku, co łatwo zrozumieć, także to jest takie bardzo, się robi turystyczne miasto i piękne, świetnie, bo jest naprawdę przepięknie. Dziękujemy ślicznie. Dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Dziękuję.